Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z drużyną mistrzów. Partiatik! Dobra, oto czekająca na mistrzów loża. Mistrzowie są ci, co dużo wygrywają, tak? A my po raz drugi witamy w naszej grze nowych mistrzów. Buddha, takie piękne ma cytaty. Chyba, że zawsze cytować tego filozofa. Witam. Nie chcę mi to urazić, ale... Panowie, coście tacy smutni. Dobrze idzie. Ja powiem w ten sposób. Jesteśmy skoncentrowani. A, to jest koncentracja, to w porządku. Ja mam podobnie przed programami. Macie najlepszą średnią w historii naszego programu. Po dwóch programach 34 800 zł. Gratuluję. Piękne. Ja liczę, że oni jakiś rekordzik połamią ręką. Ja od razu uprzedzę nasze nowe drużyny, że pan Witold licytuje Goblin? Z kamienną twarzą. To jest Green Goblin ze Spidermana? Poznać, wyciąga jak najwięcej od przeciwników, po czym w jednym momencie pozbawia ich wszystkich pieniędzy, blokuje licytację albo gra wabank. No. Panie Witoldzie, czy pan czuje, że ma pan przewagę psychiczną nad przeciwnikami? Nasze. No, po tym, co pan powiedział, myślę, że już tak. Ma ktoś wypowiedź Buddy podesłać? Nie wiem, czy chcesz słyszeć te słowa. One są... Na tym samym poziomie, co inwokacja z pana Tadeusza, według mnie. Któraś z trzech drużyn będzie miała szansę przekonać się na własnej skórze, jak gra drużyna mistrzów. Pan Witold świetnie licytuje. Pan Tomasz z kolei podpowiada, jak licytować panu Witoldowi. Tak, Jakub. Pan Paweł... A racja, masz rację. Tu był Jakub mocny. Racja, racja. Dużo wie, natomiast muszę przyznać, że nie tylko moim zdaniem, ale gwiazdą drużyny jest pan Jakub. Panie Jakub, ile pan ma lat? 18. Skąd taka rozległa wiedza? Pan zna odpowiedź prawie na każde pytanie. Nie wiem skąd, szczerze mówiąc. To jest naprawdę fantastyczny... Lik pytań był. Zawodnik awanturą kasę. Tak się urodziłeś, nie? Tak jest, już tak miałeś. A jestem przekonany, że będzie miał szansę dzisiaj zabłysnąć swoimi wiadomościami. Panowie, powodzenia, witamy po raz drugi w Loży Mistrzów. Ja liczę, że oni jakiś rekord złamią, bo taki potencjał. Zapytam, panie Jakubie, szkoda go stracić. Pan jest teraz w naturalnej klasie? Zgadza się. Jakie pan ma stopnie? Piątki, czwórki, czasem troszkę słabsze, ale... A trójka jest jakaś na świadectwie? Z matematyki. Tak? Na co pan będzie zdawał? Stosunki międzynarodowe, może dziennikarstwo. Na pewno się wszędzie panu uda. Dzięki Fatal za 57 lat, witam. Niebiescy 57 stówek na 57... 57... Tak. Mam nadzieję. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się ze zwycięską drużyną z pierwszego etapu w finale. 57 jeżeli lat, wygrają, to jest dużo. Po raz trzeci będziemy prawie gościć w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli im się nie uda, to no ustąpią mama, miejsca to w swojej loży nowym mistrzom. 57 roczek, okej. Okay. Dziękuję bardzo, Fatal. Dziękuję ci bardzo. Witam. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą wam do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po dobra, jakieś dobre pytanka? Bo Gragas mnie trochę zmęczył. I ta drużyna, piszaka, która za pytanie da najwięcej, będzie na nie odpowiadała. I jeżeli jej się uda ja odpowiedzieć, to wygra pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale. Tego kiszaka na 1,25 oglądaliśmy albo 1,5. Czy wszystko jasne? A i tak chyba z 2 godziny. Tak? Tak jest. No to zaczynamy, losuję pierwszą kategorię. Ile awantury? Nie wiem. Bazowo 2. Ale czy mi się chce w coś grać dzisiaj? Jestem męczennikiem, nie? Kategoria rozmaitości ze świata. Okay, tequila. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 300. Zieloni 300 już mam. 400. Żółci 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Dobra. Komu kibicujecie po zobaczeniu mistrzów? 700. Mam 800. 900. Mam 900. Co dalej? 1000. Mam 1000. 1200. Mam dalej. 1400. Wyglądowo mi w ogóle nie siedzi. 1500.
gameplay taki dziwny. Jak zawsze w topa. Panie Ireneuszu, uderzył młotek, kiedy pan rzucił się, żeby jeszcze wylicytować. Troszkę za późno. Troszkę za późno. A niebiescy wycofali się celowo? Tak. Tak, celowo. Dobrze, znowu było odpowiedź na pytanie, ale... Dobrze, że wszystko w porządku. 4000 puli odpowiadają zieloni. W której ze stolic europejskich znajduje się najcięższy dzwon świata? W Warszawie. Nie, to nie wiem. On nigdy nie zadzwonił. Tak myślę. To jest ten kałakoł. Najcięższy. Notre Dame? Aha, najcięższy. No on był najcięższy. Tak mi się wydaje, że to był ten kołakoł. Ale można wziąć podpowiedź, tak. Chcielibyśmy podpowiedź kupić. Moskwa? 800 zł. Nie mamy. Moskwa to w Azji leży, rel? Może 400. Za 700 mogę sprzedać? 500. 600. Ty, no tanio, proszę tanio. Bardzo. 4K w puli. Paryż, Moskwa, Londyn, Berlin. O, ciężko. Który dzwon? Słucham. Który? Ten, co ma dupę z tektury, rel? To są Moskwa. Dobra. Dzisiaj mocne teksty, zaraz Buddę zacytuję. Moskwa to jest był największy dzwon, który nigdy nie zadzwonił. No, ja nie może. Kapitan Moskwa. Odpowiadamy na pytanie Moskwa. Naprawdę tak długo pani Krystyna musiała was przekonywać. Za 15. 15 lat. Byłoby więcej, ale... Ale... I pani miała rację, carko dzwon to ponad 200 ton waży ten dzwon i dzban, właściwie no. Pani Krystyna potrzebowała minuty, żeby was przekonać do swojej racji. Ile on waży? 200 ton? Pani Krystyny. Nie. Czy ja dwie tony? Ile on waży? I pani miała rację, carko łoką ponad 200 ton waży ten dzwon. Kurde. I właściwie pani Krystyna potrzebowałem minuty, żeby was przekonać do swojej racji. Więcej zaufania do pani Krystyny. Nie, ja nie miałem kompletnie pojęcia, dlatego zdaliśmy się na Krystynie. Dzisiaj będzie używane do końca streama. Szkoda było nawet pieniędzy na podpowiedź. Nawet męczennik, 200 godzin. Wygraliście. Stan kont jest następujący. Prowadzą zieloni 6900, za nimi niebiescy 3900, a tuż za niebieskimi żółci 3600. Zanim wylosuję kolejną kategorię, ja nie wiedziałem w pierwszym etapie, przerwa na reklamy. Spotkamy się tuż po nim. Pytanie dla mnie to było typowo do skipnięcia, tak szczerze. Komando Foka dał na Golibordę 5 złotych. Hej, oglądam cię na YouTubie, bo na live'y nie mam czasu. Nieironiczne, wytłumacz mi, o co chodzi z poślizgami. Dostajesz bana, czy masz WYJE8? Bana dostaję. Bana dostaję, bo widz zawsze pod koniec miesiąca wysyła dużego donate i mówię słowo na N. I ciągle za to ban dostaję, niestety. Przepraszam cię. Dziękuję bardzo. W końcu na kika przejdę, to nie będzie poślizgów, bo będę mógł mówić wszystko. Już jesteśmy z państwem, oglądają państwo pierwszy etap Awanturo Casse. Trwa rozgrywka. W tej chwili prowadzą zieloni 6900. Dziękuję ci bardzo. Niebiescy 3900. Nie no, poślizg to poślizg, to przerwa od streamów. Przed nami jeszcze trwa 5 pytań. Od jednego dnia do roku. Ale rok to będzie teraz dopiero, więc znikowałem. Matematyka. Rafał, ja nie wyzywam. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, rozpoczynam licytację. Jak słucham alien? Państwa. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Ja to żółtym kibicuję. Bo u zielonych chyba ksiądz w ogóle jest. Po raz drugi i 600. Tak? Mam 1500 od zielonych, słucham dalej. Po raz drugi 1500, po raz 600. Ten jak zawsze, przygód. A u zielonych to ksiądz jest mistrzem. Drugie pytanie jest 2500. Teraz zauważyłem. Zadają zieloni. Liczby 2, 5 i 8
są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Ile wynosi następny wyraz tego ciągu? Co 3 się powiększa? 11. Dobra, podchwytliwe czy giga S? Kto zasugerował taką odpowiedź? Andrzej. Jak? Krystyna powiedziała. Ej, Krystyna powiedziała. Halo. W ten sposób zieloni zwiększyli swoją przewagę. Mają 7900 zł. Za nimi niebiescy 3,5 i żółci 500 zł mniej. Widziałem prognozę w Łodzi. Na minusie ma być śnieg. Zapowiadałem także poślizg, podejrzewam, nieunikniony. 3000. Mamy jeszcze 4 pytania do końca tego etapu gry. Może tak być. A kiedy? Lubej, nie mam w dupę pojęcia, tak szczerze. Ale może tak być. Polska muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, grudnia. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 400 porach. Mam 500 od żółtych. Ten żółty to jest taki w dupę. Mam się od zielonych 700. Zagubiony. Lekki neuron chyba, co? Lekki neuron. Teraz pan Ireneusz wykazał się refleksem. Oczywiście mógł dłużej czekać, ale bał się, że będzie zablokowany, tak? Oczywiście. 4500. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Defro podkreślenie dał na Golibordę 5 zł. Jeżeli chodzi o poślizg Vicus, nie chcę nikogo urazić, ale tak nienawidzę NICMONBRUG. Tak ich kurwa nienawidzę, każdy jest równy. Co ty piszesz poza tym? Każdy jest równy. Kogo nienawidzisz? Przestań nienawidzić ludzi. Każdy jest równy. Za puli szansa dla was. Dzięki. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, znajdziecie się na drugiej pozycji. Jeżeli nie, niestety nie będziemy musieli was pożegnać. Niestety. Tak, to jest trudno. Co lata jak łopata w tekście jednej z piosenek Kai? Poza. Odpowiadamy. Krzysztof. Język. Tak jest! Jaki Worms. Piękne. 4500 zł. Dopisujemy do konta złotych i są teraz na drugim miejscu. 4500 to jest właśnie to, co macie, bo Bułowa Bank. Za wami niebiescy 2700, ale cały czas prowadzą zieloni. Ej, łatwe pytanie 7200. Dzisiaj, co? Znaczy poza dzwonem, bo ja tam mówimy bo od razu Moskwa, ale mnie nie szukaliście. Lepiej nie dawać donatów i subów, to wtedy poślizg jest krótszy, potwierdzone info. Może tak było 5 lat temu, teraz poślizg nie ma znaczenia. Jest tyle, ile mi się chce. Przepraszam ci za szczerość. I nie ma poślizgów. O, teraz powiedziałem prawdę. Nie ma tak. Kategoria. Ty myślisz, dobra, pytanie do ciebie, zobaczymy, czy jesteś mądry. Ty myślisz, że jak ja robię 200 hamaj, to ja mam coś z tego poza tym, że mam satysfakcję, chłopie? Nic więcej. Żadnych benefitów. Gdyby Gragas był u władzy, to bym za to coś dostał, ale niestety. Niestety. Uśmiech widza, tak. Uśmiech jest dla mnie najważniejszy. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. Żółci 400. Zieloni 500. Zieloni 500, proszę bardzo. Od kask się już poprzewracało, popatrz na tych biednych ludzi, co mają 300 godzin nad godzin. No, ile odpowiadają radę w San Francisco, masz rację. Ale oni wszystko wypieprzają na krak, na ten, nieważne. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedane. I tu wyraźnie wycofali się z licytacji. Może zarówno żółci, jak i niebiescy, zostawiając na polu zielonych. Widzowie nazywają jeden dzień nawet poślizgiem. Chciałbym, żeby ja państwo byli uważni, bo tym przyrządem można się poranić. Uwaga na dziurkę, która jest w środku. A pytanie brzmi, do czego służy ten przedmiot? Jak poranić? Będzie kryje? Można się poranić, tak. Trzeba uważać. Uwaga na dziurkę, która jest w środku.
Przynajmniej to trzeba by go nacisnąć. Ale... No zaraz tak, krew będzie, został. Ale co to jest? Wyskoczyła igiełka. Tu przesuwa się do tej... Do tej... To poprosimy podpowiedź chyba. Spokojnie, igiełka coś przebija. Nie dajesz prawa upościć na horyzoncie i to jest znak, że nie warto 200 h. Jesteś na to dowodem. Chłopie, 200 godzin minęło i ty nie dasz prima, dosłownie 200 godzin streamuje. I nie ma sensu, nie ma sensu. Lepiej 50 godzin i wypieprzony IRL. Możemy podpowiedź? Dedek. Oczywiście. Ale tak. Dedek, no. Prosimy podpowiedź. Podpowiedź by kosztowała 300 zł. Daj spokój. Prosimy. To poprosimy podpowiedź. Proszę bardzo. To ja tak szczerze, to co to jest za item? Nie, do perforacji folii. Do testowania bil, aj, do przekuwania jaj, do trzebienia knurków. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Jeszcze raz, do perforacji folii. Tak, do jajek to jest. Do testowania bil, do przekuwania jaj. Oj, oj, zaraz, zaraz, chwileczkę. To może być do przekuwania jaj, ale nie, ale to nie jest tak, to głębienie, nie jest takie typowe, ale mogłoby to... Nie wiem, jaki jest. Albo... Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No to Andrzej tak? Odpowie... Będzie na to pytanie odpowiadał Andrzej. Proszę. Po namyśle głębszym stwierdzamy, że jest to prawdopodobnie do testowania bil. Co? Niestety nie. Tak jak sądziła pani Krystyna. Do przekłuwania jaj. Jajo na testa? Tak, bo komu pulisa zrobi. A więc 1200 zł przechodzi do puli następnego pytania. Przed nami jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Jakie słuchawki bezprzewodowe do kompa? Takie, żebyś ojca nie słyszał jak matkę. Przepraszam, żartuję. Oby było dobrze. Historia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni czy wszyscy? Tak do widza, no jak suba nie da, bo 200 godzin się kończy, to ja go pieprzę, rozumiesz? Ja już jestem jak Budda. Ja już jestem jak Budda, nie chcę cię urazić, szanuję widza, ale... Mam 600 po raz drugi, rzuć i baba! Ej, wygrywają. To jest ostatnie pytanie. Masz tuba, wybacz. To była dobra zagrywka, nie do ciebie, tak to. Przynajmniej jeżeli chodzi o licytację, bo uwaga, jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, o, dobrze, Defrot, w końcu będą prowadzili tam, gdzie trzeba. W tym etapie, będą mieli 6200, za nimi o 100 zł mniej do będą Wiki. Mieli zieloni, ale zobaczmy, czy im się to uda, chyba bo tak jeśli się nie uda, Wiki, adresatką szota. Proszę nie zgarzać. Zrób coś za punkty, a co chcesz? A tu troszkę chyba zgapili się zieloni, prawda? Można było zablokować. Można było zablokować. Tak. Jaki przydomek nosił ojciec Kazimierza Wielkiego? Nie wiem. Śmiały? A może Łokietek? O kurde, możliwe bardzo. Albo śmiały, nie wiem. Tak szczerze, ale możliwe, że Łokietek. Łokietek. Odpowiadam? Gerard odpowiada. Nosił przydomek Łokietek. Tak jest! Śmiały się ze mnie dzieci, jak byłem mały? Nie akurat. I proszę bardzo, po tej ryzykownej zagrywce ja się śmiałem z dzieci, niestety byłem z tej gorszej strony. Tylko 100 zł mniej mają zieloni, a niebiescy 1800 zł. Losuje ostatnią kategorię w pierwszym etapie. Śmigło chyba, każdy na tym streamie zgadnie, że to najlepszy pomysł. Co śmigło? Śmigło, co śmigło? A za punkty. No dobra, dodam. Za ile? 100 punktów? 50? Anatomia człowieka. Za dużo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy na bank!
Aj, Neuronik, ale mają, Boże, jak oni zgadną, to zobacz żółtych 6K do finału. A mistrzowie mają prawie 14K. Tragedia pieprzona, nie mają szans. Do pytania 2200 zł, niebiescy postanowili tu się aktywnić. Go szkoda, że tak późno. Jak nazywamy automatyczną reakcję na bodziec odruch zachodzącą przy udziale ośrodkowego układu nerwowego? Odpowiadam na pytanie. Jest to odruch bezwarunkowy. Jest to odruch, tak jest. Tak więc niebiescy kończą grę. Ja mam odruch jak widz i suba kupi, to wtedy robię dodatkowe 100 godzin w maju. Real, naprawdę, uwierz mi. 200 zł, dziękujemy wam bardzo. I była emocjonująca rywalizacja między zielonymi a żółtymi. Najpierw prowadzili zieloni, potem i tylko 100 man. Złotych więcej mieli żółci. Natomiast dzięki temu lub przez to zależy od punktu widzenia, prawda, że niebiescy krzyknęli od razu wabank. Odruch to mam. Dobra, nie. Zieloni kończą grę mając 5900 zł na koncie. Gratuluję, dziękuję wam bardzo. Kevin. Co ty wysiłaś się patrzeć? 100 zł więcej mają żółci, którzy. Rukasz, to swoją drogą. Do finału, mając na koncie 6000. Witamy w finale. Ja suba nie kupuję, mordeczko. Mi spoofing na 30k zł zrobili. Mordeczko, ty mnie przepraszasz, że suba nie kupisz, mordeczko. Ty tak o mnie myślisz, serio, to pieprzyć ciebie, oby ci babka do pieca wpadła w GTA 5 i jak Alicja w Krainie Czarów. I Jasi Małgosia. No tak jak w tej bajce, Jasi Małgosia, o to mi chodziło. Przepraszam, przepraszam. Dzięki Domek, że byłeś aż ile. No o bajkę chodzi. Bajka, zabawa, gra. Witamy w finale żółtych. Stan konta to 6000. Zawsze jak daję suba, robisz pościg za 100 godzin. Dobra, czy ty miałeś tu w ogóle suba? Jezu, ty miałeś 11 lat suba. Czyli to przez ciebie są poślizgi. Zabanuję cię zaraz. Dzięki Atomix za suba, witam. Poziom pierwszy bez Prime'a, witam. 1000 zł, a mistrzowie mają ponad dwa razy więcej, 13700. Ja cię muszę zbanować. Panie Ireneuszu, no chyba nie poddacie się. Na pewno nie. Przez ciebie są poślizgi. Większe różnice i można było coś z tym 100 zrobić. 100 godzin, tak. Jest możliwe. 100 godzin więcej. Pani Tereso, jeżeli dobrze pamiętam, to pani grała w życiowej szansie. Zgadza się. Tak, pamiętam, tu mam napisane, not me, realne. Lekarka z Woli. U nich ta babka dużo wie, a ci dekle ją olewają przez co tylko 6K, no to prawda. Filipowskiej i pani dużo wygrała, kilkanaście tysięcy, ile to było? Co? Około 25 tysięcy. No, około 25 tysięcy. Sama. Tak, Rafał. Jeżeli dobrze pamiętam, to jestem pani podbiła się noga na anatomii? Nie. Nie? Na czym? Ja zrezygnowałam po matematyce. A ale pani zrezygnowała po matematyce, tak? Wszystko dobrze szło? Tak, tak. No to świetnie. Już nie miałam żadnych zmian. Bo na ogół lekarze właśnie padają na anatomii. A pani wylosowała wtedy na anatomię, czy nie? Nie, zmieniłam. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bezpiecznie. Panie Krzysztofie, w czym pan będzie wspomagał swoją drużynę? Postaram się drużynę wspomóc w takich dziedzinach jak polska muzyka rozrywkowa, światowa muzyka rozrywkowa, teatr, seriale i film. I oczywiście chemia, bo pan jest chemikiem Nercik. Zawodu. Też. Panie, też? A kim jeszcze? Walter. Nie, tylko. Pani Ireneusz, a pan z kolei? No ja myślę, że w naukach przyrodniczych. Ej, dosłownie imię Ireneusz to jest seksizm, już o tym była mowa. Przecież Irena powstała tylko dlatego, że jest Ireneusz. Czemu jest? Zenona jest nawet imię. To powinien być zakaz. Zakaz takich imion. I szeroko. Ireneusz. Pani Tereso, oprócz anatomii. Jaki jest skrót od Ireneusza? Iren? On ma na imię Iren? To mnie mamy również na kole. Też. Podobnie było w życiowej, też była anatomia. Też nauki przyrodnicze, może trochę kulinaria. Rzeczywiście jest coś takiego. I pan. Ale Irek to nie jest Ireneusz. Irek to jest skrót od Irosław. Gerard? Ja myślę, że o geografii, muzyce rozrywkowej i filmie. Pierwszy raz zdarza się, żeby w awanturze o kasę grał meteorolog. Meteorolog. Tak, dokładnie. W takim razie życzymy wam powodzenia w finale. O.
Panie Witoldzie, tak. Obserwował pan uważnie grę żółtych. Jakie wnioski możemy wyciągnąć? Są bardzo niebezpieczni. Tak? Tak. Nie, są, mają do końca zachowali zimną krew i o 100 zł wyprzedzili konkurentów. Ale on troluje, żeby im ego podbić, żeby źle licytowali. Komando Foka dał na Golibordę 5 zł. Dobra, wszystko jasne. Masz tu jeszcze piątaka na hubę bubę, a dziękuję. Ja pozdrawiam siebie z przyszłości. Serduszko dla ciebie, oby jak najmniej ślizgawek. Dziękuję bardzo. No masz rację, tu się zgodzę. Niestety to jest nawet przeze mnie nie do przewidzenia. To jest choroba trochę, jak liga. Prawda, to niestety była bardzo dobra zagrywka, wykorzystanie nieuwagi przeciwnika. No ale z kolei spójrzmy na tę różnicę, ponad dwukrotna. Panie Witoldzie. W historii teleturnieju zdarzały się takie przypadki, że taka różnica nie gwarantowała zwycięstwa. Czyli będziecie czujni, tak? Cały czas. Witamy w finale również. Cały czas czujni, osiadam. A ja za chwilę przystąpię do losowania pierwszej kategorii. Kiedy ją podam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej zapytań... Wstawi, potem czytam, co pisze, jestem zażenowany. Sakata. Co tu dużo gadać, no nie przejmuj się. Pytanie będzie na nie odpowiadała i jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Podobnie jak w pierwszym... Ja nic do ciebie nie mam, ale... ...w pierwszym etapie i w finale jest 6 pytań. I ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Żółci gotowi? Oczywiście. Tak, mistrzowie? Gotowi, zaczynamy. To legenda internetu polskiego. Nawet jest powaga. Kategoria. Jej mają tego. Meteoryciarza mają, to powinien mi to kupić. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i co teraz? Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. Żółci 400, mistrzowie? 500. 500, żółci? 600. Będzie blok? 700, żółci? 800. Ja bym zrobił 3000 od nich i blok. Będzie ty. Mam 1000. 1100. I z 1100 słucham dalej. 1200. Mam 1200, mistrzowie? 1300. Mam 1300. On taką zimną krew zachował, ten mistrz w licytacji w ostatnim odcinku. 1600, co dalej? Ciekawe jak teraz będzie. 1600, mam 1700, 1800, mam 1800, będzie 1900. On mocny jest ten mistrz. I dwa, i jest dwa. Zara blok. 2000 po raz trzeci. Starczy, chłopie, masz... Ty, patrzę, się tym zajmuje. Jakby podnosił rękę i zrezygnował, tak? Tak. No tak. Zrezygnował pan czy nie zdążył? Zrezygnował. Nie, zrezygnowałem. Tak, tak też myślałem. 3900 w puli odpowiadają mistrzowie. Jak brzmi nazwa pierwszej załogowej wyprawy na Księżyc? Apollo. Luna chyba 9. Jaka Luna? Ale co znaczy na Księżyc? 11, no. Apollo 11. No, tylko, że się nie udało. Czy dotarli na Księżyc? Nazwa, ale wyprawa... To raczej o to chodzi, nie? Chodzi o ten. Apollo 1 skoro pierwsze, ale to było w kosmos. Nie na Księżyc. Na Księżyc to Apollo chyba 11. Czy nie? Weźmy was szybko, weź odpowiedź, to wtedy się zastanowimy jakieś możliwości. Weź odpowiedź szybko. Chodzi być może o to... Jak nazywała się wyprawa? Co się mogła nazywać? No, nieprecyzyjne pytanie, no specjalnie takie, żeby bejtować, bo oni takie robią. Piję pszenicę w tej awanturze. Weź odpowiedź. Co ty gadasz, Essa Chat, serio? Pytanie, czy... Ile by kosztowała podpowiedź? No tak, Rafał. 700, 500, albo 500 zrobić. Chyba 11, tak jak wcześniej. No i chcielibyśmy, żeby tak zostało. Sigma. 500 zł. Ja już na dwa odpowiedziałem w tym odcinku, bo łatwe są. Ja mam normę dwa pytania. Nie Apollo 11? 700 zł i odpowiadamy. Nie wiem, ja przy tym zostaję. Chyba, że nie będzie podpowiedzi, to mogę zmienić. No niech będzie. Proszę. Wtedy.
Ale będzie podpowiedzi. Wostok 1, Apollo 11. 11 ewidentnie. Apollo 3, Mariner 7. Wostok, ty w dupę, to co to jest Wostok? Co to jest? Mariner na pewno nie słychać. Apollo 11. Nie no, 11. Apollo 3 to była... Dobra, bo się może zbłaźni, aleluja. Apollo 3 to była wyprawa w kosmos. Przegrali z pieprzeńcami z ZSRR i potem było na Księżyc wyścig. Najpierw było w kosmos. Ale skąd, że... Dobrze, 11! Wiadomo, że ale ja powinno się wylądowało. Co? Ale czy temu wyprawa na Księżyc? Za wcześnie, załogowe. Nasza odpowiedź to Apollo 11. A co na to rzuci? Boże, oby było, bo się... Zgadzamy się niestety z tą niestety słusznie, tak jest, no. Apollo 11. Dobra, nie zbłaziłem się, jeszcze pokazałem ci fakty historyczne i teraz masz w mordę. I teraz tak, nic do ciebie nie mam, ale... Daj spokój, Budda wypowiedział prawdę. Przepraszam, w GTA wszystko mówię. I wzbogacili się mistrzowie, mają 14800 zł, żółci 400, a przed nami jeszcze 5 pytań do końca finału. Losuj. Jakie fakty. Fakty są takie, że Beast to twój ojciec. Pieprz się. Filozofia i religie. Przepraszam. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słaba jest trójki, czy zrzuci 300? Mistrzowie 400. Jak poza pod Buddy? Ja nie cytowałem Buddy teraz. 400 po raz drugi. Mam 500 od żółtych. Ej, nie mam 600 od mistrza. 7. Mam 700 od żółtych. 800. Mam 800 od mistrza. Bloczek? 9. Mam 900. Ej, czemu taki wyssany z życia mistrz, czy żółty? 1000. I mam 1000 od mistrzów. I co na to żółci? 1200. Jaka jest odpowiedź mistrzów? 1300. Czemu żółty to taki posyp? 1400 spokojnie, mistrzowie. 1500. 1500. Co na to żółci? 1500 po raz drugi. 1000 ile? 800. 800. 1800. 2000. Mam 2. 2 po raz drugi. I 2000 po raz. Mam 200. Słucham dalej. Blok. Mam 200. Blok będzie ma bank. Mam 2300. 2400. Mam 2400. 2400. Serio? Po raz drugi. Mam aż taka zimna krew? 2600. 2600. 2600 po raz drugi. Mam 2700. 3. Mam 3. Czemu nie blok? Po raz drugi i 3000 po raz. Baba! Kurde, przesadził mistrzu chyba, co? Przecież tu mógłby być blok. Ja nawet nie czytam, co ty... Ja nie mogę tego czytać. Z taką rezygnacją w głosie pan, pani Ireneuszu powiedział babank, ale to jest szansa dla was. No jest. Bo oczywiście jest to gra ryzykowna, ale jeżeli odpowiecie prawidłowo, to bardzo, bardzo, no, zniwelujecie w dużym stopniu różnicę, która jest między wami a mistrzami. Będziecie mieli wtedy 700, a mistrzowie 11800. Pierwa mi się skończyła, sadgę. Różnica będzie dużo, dużo mniejsza niż była. No jeżeli się nie uda, to zakończymy ja grę. Ja to chyba drugą jarbę zrobię dzisiaj. Chodzi o to, żeby wygrać. A nie, ja jeden wygrałem. Ja uzależniony od kofeiny już. Ile niedziel w chrześcijaństwie zachodnim obejmuje czas Adwentu? 4. No tak, 4. Odpowiada teraz. Ja jestem Rzymianinem, to wiem. Słusznie, 4. Nie mam czasu. Piłem dzisiaj energetykę do marka tego. Panie Ireneuszu, poprawił się panu humor? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo dobry, udało się może to rzucić. Na koncie ale złotych, a nie, już jest 11800, więc muszą się skoncentrować i no, trzymać swoją nie przewagę, tego? Bo jeszcze mamy 4 pytania do może końca na religię nie finału. Chodzisz, a ja zapraszam państwa na reklamy. Będziemy z wami tuż po nich. Jakiego? Nie pamiętam. Niedobre było. Gdzieś na testa kupiłem parka jakiegoś. Jesteśmy z państwem, oglądają państwo finał awantury o kasę. W tej chwili cały czas prowadzą mistrzowie 11800, ale żółci ale nie są 7100. Jeszcze 4 pytania do końca finału. Power?
Wiesz, że B-Power to jest to samo co Black. A ja Blacka całkiem lubię. Ale klasyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Obie drużyny bardzo skupione, widzę szczególnie mistrzowie i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. 800. Mam 800. Normalny jest. I 1000 od mistrzów. 1200. I 1200 od żółtych. 1500. 1500 od mistrzów. 1800. Mam 1800 od żółtych. 2. Mam 2. Będzie blok tym razem normalny? Ty, bo mistrz to wpieprzy. 2,5. Ej. Proszę bardzo, a co na to pan Ireneusz? Ja pierdzielę, mistrz tak troluje. Chłopie, on w ogóle bloków nie robi. On robi blok, jak wyjść się ponad połowę kapitału. Proszę państwa, znowu rewelacyjna, taktyczna rozgrywka, aż pani Teresa zakryła usta. Ponieważ wytłumaczę dla tych z państwa, którzy nie rozumieją, co się wydarzyło. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli przewagę nad mistrzami o 300 zł, ale przewagę. I mają szansę zostać mistrzami. Będą mieli 9600, a stan konta mistrzów to będzie 9300. To znowu była ryzykowna zagrywka, ale dobra taktycznie. Szczękę jej wypadła, dlatego zakryła usta? Na początku, serio? A teraz żółci mają szansę prowadzić w grze. Można powiedzieć, że pan Ireneusz wyrobił się tam w licytacji bardzo. Irek, czy tam Irek. Ja jestem geografem. Boję się bardzo. Ale bał się pan już wyżej podciągać, prawda? Licytację. Myślałem, że nas zablokują. Tak, mogli w każdej chwili, ale jednak. Przypomniał o blokadzie. To jest tylko już intuicji. Wyczucie licytacji. Tego nie da się przewidzieć. Trzeba to wyczuć, co się stanie. No i dobrze, że pan powiedział wabank. Słabo licytuje ten mistrz w tym odcinku. Strasznie się zgłaził, Pet. Spójrzmy, a ja mu kibicowałem. Jak nazywa się szczyt w Karkonoszach, widoczny na fotografii? Odpowiadam. To jest Śnieżka. Jasne, że... Co ty pieprzysz? Ja myślałem, że to jest baza na Marsie. Panie Ireneuszu, no, że geograf nie mógł tego nie wiedzieć, prawda? No byłem tam chyba ze 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu? Znakomicie, 300 zł macie więcej niż mistrzowie 9600, mistrzowie 9300. Panie Witoldzie, no potrzebna koncentracja teraz. Sytuacja się odwróciła. Planety Croissant, no. I jak zawsze, w awanturze o kasę wszystko jest możliwe. Dziura ozonowa ma 3 mm, to była nie dziura, tylko coś innego. To nie pamiętam, co on mówił. Polskie seriale. Najgorsze chyba... Nie no, szczerze to jest gorsze niż ortografia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Bo ortografia to jest najgorsza, to powinno nie istnieć. Co teraz? Słucham państwa. 300 żółci. 300 żółci? 500. 500 mistrzowie. 600. 600 żółci. 1000. 1000 mistrzowie. 1100. 1100 żółci. 1500. 1500 mistrzowie. 1700. White. 1700. Masz rację. 2. 2. 200. 200 spokojnie. Blok. 2200. 2200, ale wolno idzie. 2500. A on nie może... Nie. On blokować może wabankiem już. Co dalej? 2700. 2700 po raz pierwszy. 2800. Mam 2800. 2900. I mam 2900. 3. Jest 3 po raz pierwszy. 30. Mam 3200. Co dalej? 3300. Kurde, jak on to ciągnie. 3600. Wabank. Po raz drugi. 3700. Wabank mistrzu. Ale ty jesteś jeprzony chytry. Wabank! Wysoko, wysoko. 400 jest. 4200. Wabank! Ty chytrusie pieprzony. 4600. 4800. 5. I 5. 5 po raz drugi. 5200. Wabank! Ja jednak mam. 5300. 5300. Co dalej? Jaki chytry pieprzony. Jaki on jest w dupę chytry. On miał farta, że na jeszcze większego chytrusa trafił. No taki pieprzony chytry. Panie Ireneuszu, chyba pan troszkę przeciągnął licytację, prawda? Zobaczymy.
Mistrzowie grają wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, no to właściwie można powiedzieć, mają wygraną w kieszeni 14 800 zł. Ale jeżeli im się nie uda, to nowymi mistrzami będą żółci. Mam nadzieję, że to jest małą. Spójrzmy na ekran. O Jezus Maria, no najgorzej. Ale oni mają tego Jakuba, co te seriale wszystkie zna. Wszystkie Daj odcinki gierko, kiepskich. Wstawaj. Cały kibel zapaskudzony, a drzwi wyrwane z zawiasu. Bierz je za szmatę i ścierę, muszę iść do roboty. A ty idź do roboty, ja i chłopacy jedziemy na festiwal. To ja rodzina. Na który festiwal muzyczny wybierają Jakub, się bohaterowie serialu? Z tego odcinka? Czy to nie Jakub? Nie, to ksiądz kazanowy. A Jakub wie, Jakub wie. Oni chcą pojechać do Jarocina na festiwal. Spójrzmy na ekran. Ty wpieprzył Kuba? Oby nie. No, gdzie my pojedziemy, panie Fertku, co? Teraz jedziemy na festiwal. Do Jarocina. Ja pierdziele, dobra, już się przegrałem chyba, chociaż ten nic tak licytuje, że nigdy nie wiadomo. Panie Witoldzie, to była mistrzowska. Ale chytry ten mistrz raczej nie przetrwa długo. Wszystko i udało się. 14 800. O Jakub, to tak kieruje ten pieprzony film, co? Chociaż jeszcze przed Jakub tak ciągnie za kudły. Reinkarnacja Stanisława. Czarna skrzynia. Mistrzowie prawie że zawsze to kupią. Zobacz. Nie Rafał, wiem, byłeś na koncercie kiepskich? Po zakończeniu finału czarną skrzynię licytujemy podobnie jak pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Babank. Żółci babank. Tak szczerze? To mistrzowie i tak mają 14k, to wypieprzone na to. Tam tylko auto może być o większej wartości. A więc żółci mieli 4100. Euro, no ale postanowili zakończyć liczą, grę że będzie auto, a tam złotówka. Mieli kupić czarną skrzynię. Żółci, ponieważ zagrali wabank, kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie. Dziękujemy ogórek? Wam bardzo. Oby. Polak Polakowi Polakiem. Oby ogórek. Niestety nie udało się. Natomiast mistrzowie kończą grę, no tak, mając jest. Na koncie tylko złotówkę może ich pokonać. 14 600 zł, znowu świetna wygrana. Wszystko co będzie innego to już plus. Natomiast we wszystkich waszych awanturach o kasę 49 400 zł. Ładnie, w 3 odcinki 50k. Ja pierdzielę, oni mocni są. Przypomnę, że żółci kupili czarną skrzynię za 4000 100 zł i zobaczmy, co tam jest. Koperta. Kurde, jak zawsze. Nie ma ogórka. Zawsze jest koperta. A w kopercie... Pieniądze, bo grubo. 10k? A jednak 5000 zł. Na plus, ale lekko. Opłacało się. Mają porówno do podzielenia, ale no to... Wiesz o co mi chodzi? Tak ono. Państwa również zapraszamy do... Opłacało się, ale... ...bawić się z nami. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Ale jakim kosztem? ...wpisując swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia w programie albo przed telewizorami. Dziękujemy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.